Witam, z tej strony Gregor, ponownie w grze Battle Forge i dzisiaj będę wam prezentował, jak ogólnie rozpocząć grę, jak się ogólnie gra. Wykorzystując też do tego misję Introduction, która tutaj została przygotowana już wcześniej. Tutaj widzimy, że tutaj możemy już sobie wybierać poziomy, żeby w ogóle zaczynać misję musimy zawsze przejść do świata ta gry, do World Map. Wybieramy sobie jakąkolwiek misję, którą mamy właśnie tak oznaczoną na zielono, bo to są wszystkie dla nas dostępne. Możemy też pójść na Sparring Grounds, Dueling Grounds oraz tutaj możemy pójść na randomowe mecze. Tutaj też jest właśnie możliwość tworzenia własnych map lub właśnie generowanych. Ale na razie się skupimy właśnie na Introduction, wybieramy sobie poziom trudności. Tutaj akurat już się nam automatycznie dobiera talia, więc rozsiądźmy się wygodnie. I ja tutaj wam pokażę, jak się tutaj działa. Zostajemy ready, teraz rozpoczynamy grę. A tak jak widzimy, gra się już tutaj nam ładuje. Opisu jakiegoś dużego nie ma, ale jakiś jest, że The Skylord Moon will guide us through the first mission. Albowiem to jest właśnie taka misja troszeczkę szkoleniowa, żeby troszeczkę właśnie pomóc graczom. I ja mam zamiar właśnie też to wykorzystać, żeby wam pokazać, jak się ogólnie gra, jak działa trochę mechanika. Dzięki temu będzie można łatwiej wszystko sobie przyswoić. The Forge of Creation gives you the ability to bring legendary creatures to life and command them to aid the mortals of this world. To illustrate, I will summon a squad of famous Northguards for you to command. Select the Northguards by left-clicking on them. Tak jak tutaj nam mówi, naciskamy ich lewym przyciskiem, możemy już wtedy zobaczyć. Hovering your mouse pointer over this picture will show you the unit's card. I tak jak sobie tutaj widzimy, możemy sobie spojrzeć na wszystkie statystyki kart, jak sobie tutaj ją przybliżymy. Także jak znajdziemy na jednostki przeciwnika, które za chwilę wam spróbuję jakiś pokazać. Chociażby ten budynek, który tutaj za chwilę powinniśmy zobaczyć. To tutaj sobie możemy też spojrzeć i mamy też od razu opis, ile ma HP. Wszystko dzięki temu jest w miarę jasne. Wszystkie żółte napisy to są nasze zadania. Wszystkie właśnie, można powiedzieć, że takie niebieskawe, fioletowe, to już są zadania dla kogoś innego. Ktoś ma inny z naszej drużyny je wykonać. Pamiętajmy, że tutaj można grać w jedną, dwie czy trzy osoby. Lub nawet cztery, jeżeli to tego zależy misja. Wtedy zazwyczaj gracze muszą ze sobą już współgrać i muszą bardziej kombinować ze sobą. Tak jak widzimy, też tutaj mamy te nasze karty, które możemy wykorzystywać. I tak jak widzimy, są te orby. Też tutaj takie popatrzenie Northgarda też ma orby. I właśnie to są te kropki, które są pod kosztem przyzwania. Albo to pokazuje, czego my potrzebujemy, jakiego monumentu, żeby móc przyzwać odpowiednią jednostkę. Oraz ile monumentów nam jest potrzebne. Co za chwilę będziemy mogli też tutaj zaprezentować. No i tak jak widzimy, pomimo, że tutaj zbieramy tą talię i ją wykorzystujemy już w trakcie, to nie mamy tego kłopotu, że nam źle podejdzie ręka. My mamy wszystkie karty dostępne od razu. Musimy tylko wiedzieć, jak je w odpowiednim momencie po prostu rozstawić i wykorzystujemy właśnie te punkty rozwoju, które tutaj będziemy mieli. No i jak utracimy jakieś jednostki, to punkty, które zostały one na nie wydane, wrócą tutaj do otchłani i będą wracały tutaj. Tutaj zaś mamy jakby nasz magazyn, czyli wszystko, co jeszcze zostało nam w Power Wellach, czyli w tym, co teraz będziemy tutaj rozstawiali. Tak jak właśnie tutaj mowa, to jest ta pula i to jest pula, którą obecnie możemy wykorzystywać. To, co możemy obecnie wystawić. O, właśnie mamy tutaj już jeden Power Well. Już nam wybudowała tutaj nasza koleżanka. I tak jak widzimy, mamy już jakiś tutaj zapas. Dostaliśmy teraz 300 punktów. Budujemy, każdy Power Well właśnie kosztuje 100 takich punktów. I teraz, tak jak widzimy, mamy prawie 9000 punktów tutaj sobie zapisanych, które będą nam się teraz generowały. I tyle, ile mamy Power Wellów, to tyle dostajemy na sekundę tych punktów. Czyli skoro mamy 4, dostajemy teoretycznie... Nie, przepraszam, dostajemy Power Gain over 2 seconds, to co 2 sekundy dostajemy 4 punkty. I teraz, tak jak widzimy, możemy sobie przyzwać jedną z tych dwóch jednostek i od razu nam pierwszy orb robi właśnie pod tą jednostkę, którą właśnie wybraliśmy. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby na początku iść pod chłód, to właśnie zaczynamy z chłodem. I zazwyczaj to właśnie jest wybierane na samym początku misji. Mamy teraz dwa oddziały kuszników dzielnych. No i możemy przyzwać właśnie wokół tego, ale możemy też przyzwać wokół naszych jednostek czy budynków, lub też sojuszników. Ale wtedy, gdy już je właśnie przyzwiemy wokół naszych sojuszników oddalonych od tego miejsca, tak jak widzimy, pokazuje nam się, że unit will be dazed. Co to oznacza? Że nie będzie mogła używać umiejętności przez 10 sekund, czy nawet więcej, przepraszam, 15 sekund to jest. I też ma połowę swojego HP. Przynajmniej do czasu, aż właśnie to DayZ nie zejdzie. Teraz musimy pokonać tego szamana, którego też możemy sobie zobaczyć jego HP, jego obrażenia oraz jego krótki opis. Bandit or Crusader is capable of healing allies. Czyli się dowiadujemy, że to jest taki healer po prostu, można tak to nazwać. Zjemy sobie dodatkowych tutaj kuszników i spróbujemy przejąć kolejny monument. Chcemy teraz monument ognia, ale tak jak widzimy, możemy w każdej chwili wybudować każdy monument, jaki chcemy, czyli ciemności, natury, chłodu lub ognia. Wybieramy sobie ognia, patrząc na talię, którą mamy. Można fajnie te talie łączyć na różne właśnie te żywioły, ale jest jeden wielki problem. Jeżeli za bardzo się rozdrobnicie, powiedzmy, że bawicie się, że macie 4 różne orby, to tym bardziej, jeżeli utracicie jednego orba, tym bardziej was to zaboli. Łatwiej jest, jak już kombinować, to połączenie dwóch orbów albo jednego orba. Na zasadzie wszystko pod ogień, albo wszystko pod lód, albo ewentualnie ogień, lód, lub ciemność, natura, różne kombinacje można wytworzyć. Ale wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Można też jednostki tutaj leczyć. Właśnie tutaj wam zaprezentuję, że tutaj możemy sobie wyleczyć nasz jeden oddział kuszników. A jeżeli uznamy, że nie chcemy tego oddziału kuszników, bo mamy też tutaj limit populacji nad tym, to sobie na przykład bierzemy, usuwamy dwa przyciski tutaj zaznaczone i już nie mamy kuszników. I energia tutaj już nam będzie się zwracała, tak jak widzicie. Ale chcemy dodatkowych jednostek, więc sobie ściągniemy nowych kuszników, ściągniemy sobie tych wojowników, przesuniemy się większością tutaj oddziałów, tych kuszników rozstawimy sobie tutaj. I teraz pokażę wam zaklęcie. Zaklęcia też możemy rzucać w naszym zasięgu. Tutaj akurat mamy zasięg, dlatego możemy sobie rzucić. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli chcemy na przykład później dostawić budowlę, co za chwilę spróbuję wam zaprezentować, ona nie będzie miała DayZ, ale będzie się budowała 50% czasu dłużej. Czyli no, powiedzmy, ma to 2000 HP, to będzie się budowała dłużej, bo będzie to w budowli liczone, jakby miała to 4000, ale naprawdę będzie miała 2000, przez co się będzie i tak to dłużej budowało. I tak jak widzimy, możemy lewym przyciskiem sobie zaznaczyć jednostki i wziąć ich teraz całą w grupę. Możemy też od razu wszystkich tutaj połączyć i tak jak widzimy, mamy dwie grupy. I jak sobie przyzywamy obok, od razu do tej grupy, obok której przyzwaliśmy, od razu ta jednostka dołącza. Mury zazwyczaj, jak one padają, to są one tylko rozstawione w konkretnych miejscach. I przez to obydwie strony później mogą je wykorzystać. Powiedzmy, teraz wykorzystują je bandyci, ale później możemy my je wykorzystać i sami je wybudować w przeciwną stronę, bo zazwyczaj to ma stronę właśnie jak i teraz do nas przeciwną, jak i teraz w naszą stronę. Przez co właśnie te mury można rozstawiać tak, jak obecnie sytuacja tego wymaga. I teraz niszczymy do końca tutaj tę pozycję, byśmy mogli tutaj przejąć sobie ten mur. Tych tutaj naszych Northgarda przesuniemy tutaj. Kusznicy niech sobie strzelają do końca. I zbudujemy sobie tutaj Power Wella. I za chwilę wam zaprezentuję, jak to wygląda budowanie budynku. Tylko najpierw wybudujemy sobie mur, bo musimy najpierw oczyścić cały ten mur. Wtedy bierzemy i mamy właśnie wybór, pokazuje nam wtedy, w jaki sposób się rozstawią mury. My chcemy w ten sposób. I możemy się rozstawiać jak i na wieżyczkach, jak i na murze. I teraz popatrzcie. Nie mamy za bardzo w pobliżu. I teraz tak, mamy właśnie możliwość wzięcia, rozstawiamy sobie wieżyczkę jedną. I tak jak widzicie, się to będzie budowało dłużej. O, właśnie, że będzie też otrzymywała aż 200% obrażeń więcej, przez to, że jest właśnie w trakcie budowy. No i tutaj już nadchodzą bandyci. Wieżyczki nam się tutaj budują, więc na razie nasi kusznicy muszą sobie sami poradzić na tych murach. Ale wieżyczki za chwilę się wybudują do końca. Jeden oddział kuszników sobie jeszcze ściągniemy tutaj, żeby trochę pomóc. I widzimy, że już wieżyczka tutaj bierze udział. A jeżeli byśmy chcieli rozstawić bliżej właśnie takiego Parwella, to się już wybuduje normalnie. Ale tak jak widać, udało nam się tutaj zatrzymać nadchodzące natarcie bandytów. Musimy sobie jeszcze jedno zaklęcie, żeby sobie oczyścić drogę. I jak sobie tutaj właśnie naciśniemy, mamy możliwość właśnie naprawiania, naciskamy po prostu młotek i już się samo wszystko będzie naprawiało. No i teraz właśnie możemy pokazać wam, jak działają umiejętności jednostek. Przyjdziemy sobie właśnie teraz tych Firestalkerów. I tak jak widzimy, oni mają umiejętność Inner Fire. Niektóre umiejętności wymagają akurat wydania punktów właśnie tej naszej energii, ale na szczęście ta nie wymaga. Dzięki czemu możemy właśnie sprawić, że teraz te dinozaury nasze ogniste będą wolniejsze, ale będą strzelały z pleców ognistymi pociskami. Na wystarczający zasięg, żebyśmy mogli zniszczyć te wieżyczki. O co nam chodziło z przyzwaniem ich. A teraz zobaczcie, jak szybko się będzie teraz przemieszczał ten, bez teraz korzystania właśnie z tej umiejętności. I mają właśnie tutaj taki zasięg, przez co mamy właśnie taką małą artylerię. W postaci właśnie tych ognistych żywiołaków, przypominających trochę dinozaury. Teraz użyjemy teraz tej umiejętności i teraz może spokojnie strzelać, a my możemy się przesuwać do przodu, żeby powoli rozbijać te oddziały bandytów, które nas chcą nadejść. Udało nam się wieżyczki zniszczyć, teraz musimy tylko rozbić do końca oddziały tutaj bandytów. Co się tam też w miarę udało. Teraz tylko zniszczyć ich baraki. Postawimy sobie tutaj wieżyczkę, żeby troszeczkę nam później pomogła zabezpieczyć, jeżeli coś by się działo. I kolejnego Firestalkera sobie perfect. With your new knowledge, the remaining bandits should be no match for you. But let me share a bit of further advice. To jest, o czym mówiłem, limit jednostek zazwyczaj jest właśnie na 120 i tak jak sobie popatrzymy na każdą jednostkę, ona ma właśnie możliwość, że po prostu ma tą populację. O, tutaj można na przykład to fajnie zobaczyć. Co sprawia, że po prostu właśnie nam zabiera te punkty. Powiedzmy, weźmiemy sobie teraz tych kuszników. Jak sobie popatrzymy, zabrało nam to 6 punktów. To właśnie sprawiło, że mamy że po prostu nam się ta populacja zwiększyła. Teraz możemy zgrupować wszystkie te nasze oddziały w jedną dużą grupkę. I tak jak też tutaj było powiedziane, przyzwiemy sobie obok i od razu dołącza się tutaj do tej grupy ten nasz kolejny oddział północnej straży. A teraz się przesuwamy, chcemy zająć sobie te punkty i teraz chcemy kolejny punkt od chłodu, żebyśmy mogli przezwać tremory oraz magma hurlery. Magma hurler jest właśnie takim z tym żywiołakiem, który rzuca ognistymi pociskami, a tremor to jest bardziej taki golem, który właśnie stoi i jest bardzo dobry do niszczenia wrogich budowli. Dobra, chcemy frosta. Tutaj nasze trochę oddziały tutaj postrzelają. Wykorzystają swoją przewagę zasięgu. I będziemy powoli się przebijać przez te linie bandytów. I teraz sobie najzwyczajniej tutaj strzelamy. Niestety nasze tutaj oddziały trochę zostały przebite, ale mamy dalej możliwość korzystania z zaklęć. No i jednak dalej mamy większą siłę ognia od nich. Więc tutaj się przez tych bandytów w końcu przebijemy. Nie możemy tutaj postawić wieżyczki, musielibyśmy wejść tam na górę. Ale możemy wezwać Magma Hullera, żeby mieć jeszcze większą siłę ognia. I zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Kolejnych bandytów. I tak jak widzicie, musimy teraz zaczekać z cooldownem, bo mamy właśnie kilka użyć. I kiedy użyjemy na przykład tej erupcji 10 razy, to musimy później czekać na cooldown, żeby móc użyć ponownie. W miarę proste zasada. I też powstrzymuje troszeczkę przed spamieniem. Tutaj musimy zniszczyć teraz jeszcze ten obóz. Wybudujemy sobie kolejną tutaj studnię i mamy na razie spokój. Zaczekamy tutaj chwilę, wybudujemy sobie kolejną studnię, żeby już nie musieć tutaj zostawiać żadnej jednostki. I de facto tutaj nam pobudowane wcześniej pozycje już się nam nie przydadzą. I właśnie możemy je zburzyć, żeby zakupić trochę energii. I tak jak widzimy, dostajemy obecnie 5 punktów co 2 sekundy właśnie z otchłani. Co jest zawsze coś. Nasze jednostki się trochę wyleczyły, więc idziemy spotkać się znowu z tymi bandytami. Kolejne tutaj oddziały przyzwiemy i idziemy tutaj pokazać, na co nas stać. No i tak jak widzicie, czasami właśnie pójście pod siłę ognia tutaj bardzo jest przydatne, choć nie zawsze skuteczne. Akurat mamy takie jednostki, że akurat tu ładnie współgra. Tutaj mamy właśnie przykład umiejętności, która zabierze nam punkty i to jest Ground Slam. To jak tutaj, tak jak widzimy, tworzy takie jakby trzęsienie ziemi i lekką falę uderzeniową, która właśnie zadaje obrażenia wszystkiemu wokół. I sobie zajmiemy teraz na spokojnie i te pozycje. I mamy teraz tutaj szamana, który leczy tego wodza, więc lepiej tego właśnie szamana od razu się pozbyć. I tak jak widzimy, Bandit Master Healer może leczyć bardzo potężnie, ale dopóki nie jest związany w walce wręcz. Więc właśnie się go pozbyliśmy. I teraz możemy spokojnie pokonać samego tutaj wodza bandytów, strzelając do niego z bezpiecznej tutaj pozycji. Na wszelki wypadek tutaj już nasz golem idzie, gdzie go trochę zatrzymać. I niech wszystko zmienią tutaj na te bojowe i dołączą tutaj do walki z wodzem. I tak jak widzimy, no ten boss troszeczkę nam obrażeń zadaje. Ale my mamy jednak tutaj zdecydowanie większą siłę ognia w postaci tych puszników oraz jednak tych naszych tych magma hurlerów. I właśnie zakończyliśmy misję. Zazwyczaj jak się właśnie kończy misja, to pokazuje się nam ten ekran. Pokazuje nam, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. Dzięki czemu też później możemy zwrócić uwagę na to, co zrobiliśmy źle. I później dostajemy tutaj właśnie postgame, dowiadujemy się, co znaleźliśmy. Możemy sobie przeczytać statystyki oraz ile złota ewentualnie znaleźliśmy. Teraz tutaj też pokazuje, ile doświadczenia mamy. Tutaj, tak jak widzicie, na razie jestem na poziomie Guardian, później jest poziom Protector i zdobywacie właśnie tego expa, żeby troszeczkę się rozwinąć. I co bitwę dostajecie trochę tych Battle Forge Pointów, które później możecie wydać tutaj w sklepie, bo pamiętajcie, że tych Battle Forge Pointów nie możecie kupować za prawdziwą pieniądze, możecie jedynie zdobywać poprzez bitwy lub poprzez osiągnięcia. I jeżeli właśnie jakieś osiągnięcie, gdzie właśnie się wykonacie albo jakieś zadanie, tak jak widzicie, tutaj pokazuje się wam w mailu. Zazwyczaj dostajecie za to kartę. Dostajecie też gratulacje. I tak jak widzicie, dostaliśmy tutaj dwa osiągnięcia, za które jedno dostaliśmy kartę, trochę dostaliśmy złota. I złoto tutaj jest ważne do tego, żeby właśnie rozwijać swoje karty, bowiem tutaj można zdobywać ulepszenia. Tak jak widzicie, mam tutaj 3 na razie ulepszenia, które mogę wykorzystać, ale musimy mieć odpowiednią kartę, żeby móc właśnie próbować to ulepszyć. Na przykład mamy tutaj Equilibrium. Bierzemy tutaj ulepszenie, wybieramy sobie ulepszenie, które nam bardziej pasuje. Lub nawet dwa, jeżeli mamy akurat taką okazję. I tutaj, tak jak widzicie, musimy wydać na to złoto. Używamy Apply i mamy teraz Equilibrium, właśnie tutaj ulepszone, że jest o wiele teraz potężniejszym zaklęciem, niż było wcześniej. No i też od razu możecie sobie też te punkty później zobaczyć. Jak już macie te punkty tutaj otwarte, ja akurat nie mam tutaj, żeby kupić tutaj booster, ale mamy już jeden przygotowany. I teraz zobaczycie też, jak się otwiera, po prostu jak już macie jakiś booster, to wchodzicie po prostu tutaj w zakładce w ekwipunku w boostery, otwieracie, tutaj akurat mamy booster na 5 kart i zobaczmy, jakie karty dostaniemy. Akurat mi się trafiły karty związane głównie z naturą i ciemnością. I właśnie sobie też możemy tutaj popatrzeć na statystyki. I pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście czegoś pewni, w zwykłym menu Battle Forge, już tutaj jak już się zalogujecie, gdzie link do tego też znajdziecie w opisie na stronę, gdzie można się właśnie zarejestrować, jak i sobie ściągnąć tą grę, to możecie sobie właśnie testować wszystko i przyzywać sobie stworki, bez żadnych tutaj kosztów, bez niczego i możecie sprawdzić dokładnie, jak wszystko działa. Przykładowo tutaj sobie teraz przyzwałem stworka, tak jakbyśmy normalnie grali. I teraz się pojawi tutaj stworek przeciwnika. Możemy tutaj w tym Forge menu zmieniać sobie wszystko tak, jak chcemy. Akurat tutaj nasz Feniks nie może atakować właśnie zasięgowo. Wolę jednostek lotniczych. Jest jedynie dobry na przykład przeciwko jednostkom piechoty. Bowiem on się wbija i jakby się samego poświęca, żeby móc właśnie taki, zadać tutaj potężne obrażenia obszarowe. Tak jak teraz zobaczycie. Kikuje, uderza i bum. Mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę was czegoś nauczył oraz troszeczkę z tym pomógł. Mam nadzieję, że się wam podobało. Bawcie się dobrze, miejcie miły dzionek. Ja będę się żegnał. Na razie.